w miejscowości Lubiana. Jest prywatny skansen taki kolejowy, że tak powiem, w miejscu byłej stacji kolejowej. Eksponaty to lokomotywa, zaraz opowiem jakiego typu, jak się dowiem. Tam jakiś taki też mniejsze do przepychania wagonów. Koza. Były wagon mieszkalny, znaczy były, no, wagon mieszkalny. Tam stoi jakiś samochód zabytkowy w takim garażu. A w miejscu, gdzie przebiegała dokładnie linia torów, wyasfaltowano ścieżkę rowerową jako atrakcję turystyczną. Aż wiem, że sięga do Barlinka, to takie miejscowości Barlinek, którą też postaramy się zwiedzić. Na ścianie, na elewacji budynku byłego dworca, ciekawostka, zegar słoneczny. Nie chodzi, bo nie ma słońca, zachmurzone jest. Pompy dwie, wody do lokomotyw. W jednym kadrze dwie pompy. Telefon dla zawiadowcy stacji. Ciekawe, kiedy ostatnio używany. Tabliczka jest przykręcona odwrotnie, ale napisane jest na niej Made in Poland, czyli używany ostatnio w latach 60. stawiam. Nie jest niemiecki. Budka dróżnika z charakterystyczną architekturą typu mur pruski. Tam prawdopodobnie budynek mieszkalny. Ta mała lokomotywka techniczna. Uruchamianie i obsługiwanie maszyn nieupoważnionym wzbronione jest. Rura wydechowa, czyli co, dieslowski silnik ma. Tabliczka. Fabryka lokomotyw imienia Dzierżyńskiego, Chrzanów, 1960. Wszystko jasne. Lokomotywa typu TY2 269 model. Tu mamy po niemiecku objaśnienia, ile węgla, ile wody. 232 metry sześcienne wody mieści się, a w tenderze mieści się 134 tony węgla. Możliwe? To już dla znawców kolejnictwa. Zagadka. Ile się mieści ton węgla w tenderze lokomotywy TY2 269? Mocno skorodowana. Tych takich przekładni napędowych w ogóle brak. Poszły na złom. Tu kawałek ostatnio została tylko pierwsze koło. To przekładnie powinny tu wszędzie być, na tych takich cynglach wielkich. 42 rok, 1942 rok produkcja tej lokomotywy. Jeszcze z tej strony ją obejrzymy. Fajna maszyna, imponująca. No i tu już ta ścieżka, którą pokazywałem dla amatorów sportów rowerowych pod światło, ale tutaj jedziemy do Choszcz na 12 km, a w drugą stronę mamy Barlinek. Ta ścieżka kończy się w Barlinku, 19 km stąd, i tam też właśnie też zmierzamy. Tu się zatrzymałem przy drodze specjalnie, żeby sfilmować trasę gazociągu Baltic Pipe. Bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Tędy właśnie przebiega. W początku myślałem, że to jakaś droga się buduje czy coś, ale nie. Dowiedziałem się, że to jest przebieg gazociągu. Ze Świnoujścia leci prosto gaz do naszych kuchenek. Klucz gęsi słychać. I oto cała panorama jeziora Barlineckiego. Idziemy zobaczyć tę promenadę. Nie, nie ma furtki. No jest grill. Bardzo fajny hotel Barlinek.
Weranda, restauracja. Anno Domini 2000, budynki pięknie zrobione w stylu tu pruskiego muru. Oto już promenada berliniecka. W latach 20. postrojono te molo, plaża miejska w stylu alpejskim. Pokarmiłbym kaczki, no ale nie mam nic dla nich. Bułkę jakąś trzeba kupić. A nie, błąd. Bo chleb i inne pieczywa powodują zespół anielskiego skrzydła, deformacja ostatniego stawu w skrzydle, a także kwasice, odwodnienie, choroby nerek i zatrucia pokarmowe. Czyli żadnej bułki nie można kupować i karmić kaczek. Można je karmić ziarnami zbóż, pestkami dyni, kukurydzą, otrębami, drobno pokrojonymi warzywami. Codziennie nauka, trzeba się uczyć codziennie. Całe życie błędnie myślałem, że kaczki lubią chleb. Znaczy lubią. Świerniczają, aż im się łby trzęsą. Pyk. Tak to było w latach 20. Tu legalna marihuana. Bez THC. Bar pod papugami. I co? I mur średniowieczny. Tutaj jakieś były osady słowiańskie rzekomo. 1000 lat temu. Potem miasto było pod władzą ogólnie mówiąc niemiecką. Zaprzedane w ręce krzyżackie i nękane przez Polan wiele lat, aż do powrotu w ręce niemieckie. O co, bo krzyżaków nie można mylić z Niemcami w żadnym przypadku. No i w XIX wieku podupadło, z tego co czytałem. No i takie podupadnięte zostało w wyniku działań i różnych traktatów powojennych, wiadomo jakich, zostało wyłączone do Rzeczypospolitej jako ziemie odzyskane. Czyli odzyskaliśmy te ziemię. No i teraz mamy pion. Otwarcie parku imienia Emanuela Laskera, taki pion. No ta jest tablica informacyjna o murach. Trzeba było wpierw przeczytać, a potem się mądrzeć. W każdym razie rzeczywiście opasane było murami z serią baszt przeciwobronnych i dwie główne były bramy do miasta. Taka ławeczka, to ja rozumiem, to jest kultura. Na trawie sobie ławeczka stoi. Chłopaki z bloku mogą przyjść latem, napić się piwka do wieczora, bo późno posiedzieć. Tak. Tam był motyw szachów, tu jest znów, znaczy pion. Tu znów jest motyw szachów. O co chodzi? Tu fajny jest klub na takim podwyższeniu. Na takim tarasie jakby zabudowanym. Fajne usytuowanie nad mostkiem, tutaj jakaś rzeczka płynie. Fontanna Gęsiarka, zwana przez miejscowych gęsiarką, przedstawiająca dziewczę wypasające gęś. Na rynku, na środku rynku jest ta fontanna, a tu restauracja Dzik, po trzykroć Dzik. Moim marzeniem było tam się stołować dzisiejszego dnia. No niestety z przykrością stwierdzam, że jest zamknięte. Wczoraj było otwarte, dzisiaj zamknięte. To jest, stoję na środku rynku. To blok z lat 60. w Towarzystwie Kamienic Mieszczańskich, bogatego mieszczaństwa niemieckiego. Wielu z was na pewno zadaje sobie pytanie, czemu Barlinek? Co za nazwa Barlinek? Powinno być Berlinek. No i ci, którzy tak myślą, mają rację. To miasteczko po niemiecku nazywało się Berlinchen albo Kleine Berlin. Obydwie te nazwy oznaczają zdrobnienie od Berlina, czyli to po prostu był mały Berlinek. No i po wojnie krótko, po 1946 roku jeszcze taka nazwa funkcjonowała. Właśnie Berlinek.
przy każdej ławeczce na rynku takie jakby negatyw odbicia stóp, czyli pozytyw odbicia stóp, czyli odwrotnie niż gdyby to były ślady. O, tak. Jasne? No mocno jestem zawiedziony tą restauracją nieczynną. Za to kantor wymiany walut jest czynny. Odświetlony na piękny niebieski kolor. I jeszcze jedno ujęcie murów, pozostałości. I budynki tak charakterystycznie, jak w wielu miastach, przyklejone do murów obronnych. No i kończymy chyba tym akcentem film o Berlinku.